Witamy Państwa serdecznie z toru kartingowego w duecie. Mirek nie ma wyjścia jako najstarszy z działaczy motokartu. Dzisiaj przy okazji fajnej imprezy, którą organizował zespół szkół numer 6, tak, piknik motoryzacyjny. Zostaliśmy zaproszeni, wystawiamy się ze swoim klubem, tak, i my, Automobil Klub Suwalski, jest wiele atrakcji, są zjeżdżalnie dla dzieci, można zjeść kiełbaskę, tak, można posiłować się, zacna impreza i pachnąca benzyną, tak, ale my jeszcze przy okazji chcemy poruszyć, ja chcę poruszyć ten temat tego naszego nieszczęsnego toru, który w tym miejscu nie pozostanie. A drodzy Państwo, z tego co możecie zaobserwować w ostatnich latach, Suwałki motoryzacją stoją, czyli mamy tak Automobil Klub Suwalski, który jest prężny, dynamiczny i żwawy. Mamy nasz motokart, mamy klasyki nocą, tak, wspaniała impreza. Wszystkie imprezy są super i wspaniałe, tylko nam brakuje tego właśnie punktu zbiorczego, który ja zakładam, że powinien to być tor kartingowy. I mamy z tym naszym torem taki problem, powtarzam to po raz kolejny, że on tutaj w tej odsłonie i w tym miejscu przewidziano, że pofunkcjonuje być może 3 lata w ograniczonej formie, żeby nie dokuczyć sąsiadom za mocno. Nie zgadzam się z tobą. Ja uważam, że ten tor będzie trwał co najmniej tyle, póki nie zostanie wybudowany tor nowy w Suwałkach. I myślę, że jak ten nowy tor zostanie wybudowany, to tutaj będzie można robić takie ciche imprezy, korzystając jakby z elektrycznych pojazdów. Tak jak Robert powiedział, musimy wybudować nowy tor. Jest plan, jest projekt, jest teren, miasto dało teren i proszę Państwa, cała branża motoryzacyjna to wspiera i wierzę głęboko, że przy tych funduszach unijnych, przy tych miliardach euro, które dostajemy, da się to również sfinansować z tych funduszy zewnętrznych europejskich, tylko panowie posłowie Suwałk, do boju, bierzcie się ten temat, wrzućcie, mamy nowego posła, sportowca i myślę, że też branża motoryzacyjna nie będzie mu obca. Uważam, że to bardzo, bardzo ważna budowa, która przyczyni się właśnie do takich motoryzacyjnych imprez, pikników, zlotów, 1/4 mili, driftu, prawda, również rajdu, żeby można było organizować. Przecież w tą niedzielę Automobil Klub Suwałki zorganizował wspaniałą imprezę, no ale też musiał korzystać częściowo z terenów miejskich. Wierzę głęboko, że i Rada Miejska Nowa, i prezydent, który wspiera w sumie ten projekt, będą to pilotować. Ja, Mirek, bo już wątek zgubiłem, jak zawsze długo i namiętnie, drodzy Państwo, ale jest jedna rzecz, której ja cały czas inaczej o niej mówię i ja jestem trochę zły, bo to, co się wydarzyło, to powinno być dla wszystkich samorządowców sprawą honorową, tak? Nie wiem, jak to się stało, że po prostu tor jest tu niechciany i niemile widziany. I myślę, że sprawą priorytetową, honorowo, nie jest zlikwidowanie go i zabranie, tylko w ramach tej rekompensaty, przez to, co się wydarzyło przez ostatnie wiele lat, powinien być odbudowany. Czyli w sposób uczciwy trzeba podejść. Nie szukajmy już winnych, dlaczego to się stało, co się stało, dlaczego powstało osiedle w terenie, w którym nie powinno było powstać, tak? Dlaczego tor został zepchany na margines. Już nie drążmy tego tematu, no ale sprawę priorytetowo i honorowo, według mnie, każdego samorządowca, powinno być odbudowanie go w innym miejscu. I to jakby nie powinno być w ogóle sprawą dyskusji. Po prostu. No tak, mamy tor, Państwo widzicie, za moimi... Tak, za moimi plecami widzicie Państwo tor, jemu nic nie dolega. Nic mu nie dolega. Robert, on jest w idealnym stanie. Słuchaj, pragnę Ci wspomnieć, w tamtym roku odbyło się spotkanie z władzami miejskimi, z prezydentem, z wiceprezydentem, był Automobil Klub Suwalski, byliśmy my i rozumiem, że zawarliśmy konsensus, że bloki podchodzą pod tor kartingowy, a miasto robi wszystko, żeby wybudować nowy tor. I tak jak powiedziałeś, nie jest to żadna łaska.
coś za coś. To znaczy, myśmy mieli tor w Suwałkach. Tak, i mamy. I mamy, ale jest jedna rzecz, że my jako motokart mamy liczne bardzo kontakty w całej Polsce i tu mogłyby się odbywać naprawdę imprezy rangi ogólnopolskiej. Ze względu na wszystkie te nasze ustalenia, próby do wyciszenia tego, nie dokuczanie sąsiedztwu, tak, musimy się ograniczyć do działalności w 20%. Często to jakby łza wokół się kręci, że możemy coś zrobić, a nie ma tego jak zrobić, drodzy Państwo. I tu gorący apel. Jest to światło w tunelu, bo prezydent, ja sam tam jeden z odcinków gdzieś tam troszeczkę nawet czepnęłem. Jest zielone światło. Jest zielone i on przed wyborami nam to obiecał, że zacznie w tej kwestii działać. Ja mam nadzieję, że nasz prezydent to jest człowiek honoru i będzie działał, tak? No chcę ostatnią swoją kadencję, myślę, podsumować pięknym obiektem. Do tej pory nie było powodu, żeby podważać słowo pana prezydenta i myślę, że po prostu nie będzie takiej przyczynku takiego w tej kwestii. Także, drodzy Państwo, wspierajcie nas jak tylko możecie w każdej jednej, w każdy jeden możliwy sposób. A my wtedy... W temacie toru kartingu. No my za dużo, drodzy Państwo, my za dużo nie pospierałem, bo Mirek żyje z dnia na dzień, a ja jestem przed tą datą, kiedy będę z dnia na dzień, więc to nie jest dla mnie, nie jest dla niego. To dla młodych. To jest dla mieszkańców Suwałk, dla młodych ludzi, po to, żeby ich nie spychać z dróg, ulic, tak, karami, restrykcjami, żeby mogli po prostu tu wykazać się, żeby była uczciwa, sportowa rywalizacja i bezpieczna rywalizacja. Tak, bo to żeby nie chcemy, żeby to było tak, że no po prostu w ostateczności zawodnicy kartingowi, samochodowi, no mogą pojechać do Białegostoku, bo Białystok wybudował sobie tor, prawda, i to z funduszu obywatelskiego i ma tor prawdziwego zdarzenia i można to jechać, ale chyba powinniśmy w Suwałkach mieć swój własny. Od końca lat 90. borykamy się niby z problemem hałasu, ale tak naprawdę, to jak to się mówi, zawsze są jakieś tematy, ale. Mówię, rób ta, ale. A my robić nie możemy, powiedziałeś, robimy na 20%, bo na tyle mamy zezwolenia, a moglibyśmy robić na 100%. My byśmy byli jakby bardzo rozpoznawani w całej Polsce, bo mielibyśmy warunki i mamy doświadczenie, mamy praktykę, może Mirek jeszcze trochę pożyje, wsparł nas. Nie stałoby tu nic na przeszkodzie, żeby tutaj była runda retrokartu, prawda? Tak jak w Polsce już się odbywa, czyli tych... Ja chętnie bym Mirku ich, prawda, widział i zaprosił, ale tych okolicznościach... Tak, a jeśli chodzi o fundusze na nowy tor, to apeluję tutaj do nowo wybranych posłów, obydwu, którzy są i z tej jednej opcji, i z drugiej opcji, ale ten nowy, który tu został wybrany, jest sportowcem, wywodzi się z badmintona, jest w komisji sportu, jest w komisji obrony, prawda, w związku z tym w Sejmie, więc myślę, że będzie pilotował to. Myślę, że na pewno obserwuje twój profil, Mirek, ale nam nic nie obiecał w żaden sposób, więc... Obiecał. Tak? Tak. Kiedy? No, że będzie sportowe tutaj pilotował wszystkie przedsięwzięcia. Publicznie obiecał przed... No, mamy cię, rybko. Pewnie się odezwiemy, tak? Na litość boską, panowie posłowie, ratujcie. Tak jest. Może wy pomożecie. Iza Monika Pacewicz, jestem nauczycielem w zespole szkół numer 6 w Suwałkach. Uczę mechanicznych przedmiotów zawodowych. To jest trzecia edycja pikniku Jazdy na 6. Doszliśmy do wniosku, że będziemy organizować coś, co pokaże troszeczkę, co się dzieje w szkole, pokaże naszą szkołę od innej strony niż tylko nauka. I chcemy zmotywować też naszych uczniów do fajnej zabawy, ale też i do rozwijania pasji. No, my tutaj nie jesteśmy też przypadkowo, bo trochę się wprosiliśmy, trochę zostaliśmy zaproszeni, trochę jesteśmy przez zasiedzenie tutaj w tym miejscu na torze, więc siłą rzeczy bierzemy udział w tym. Ale u nas głównym naszym problemem jest, bo jest szkoła, która się dobrze prezentuje i jej obraz jest, jakby wizerunek zewnętrzny jest, podoba mi się, ona się zmieniła, wygląda inaczej, impreza też jest po naszej myśli, bo to jest szkoła z tradycjami motoryzacyjnymi. Ale ja jeszcze bym chciał panią zapytać o ten tor.
Jak pani myśli? Ja nie mówię o w tym miejscu tor. Uważa pani, że powinien być w Suwałkach taki miejsce? Ja uważam, że to miejsce dla młodzieży jak najbardziej. My mamy długie tradycje, jeżeli chodzi o tor kartingowy. Sama miałam ucznia w swojej własnej klasie, który był mistrzem Polski, Zawadzki, tylko już teraz nie pamiętam, chyba Tomasz, jak, to było sporo lat temu i to był bardzo fajny chłopak. Ja się cieszyłam, że on w tym bierze udział, bo zamiast stać gdzieś pod budką z piwem, to miał czas właśnie na jazdę, ale też i na mechanikę, czyli rozwijał swoje pasje. I jeżeli taki tor powstanie, to wiele, wiele młodych ludzi, nie tylko chłopców, ale i dziewczyn, będzie mogło brać udział. I jak najbardziej, my potrzebujemy takiego toru. Ja jestem ogromnym zwolennikiem, sama jestem motocyklistą, zresztą cała moja rodzina jeździ, więc mam nadzieję, że to nie tylko karty, samochody, ale też i motocykle. Bardzo cieszę, że pani ma też takie zdanie, tak, i z tymi młodymi ludźmi pracuje i ma z nimi kontakt i też rozumie, co potrzeba, bo ja uważam, że tylko ich przeganiać z miasta, mówić, że za szybko jeżdżą, tego im nie wolno i tego im nie wolno, nie dając im w zamian, to też jest nieładnie, bo trzeba, mieli tę możliwość, co prawda bardzo ograniczoną, ale potrzeba jest taka. Oczywiście, tak, bo wieczorami dzieją się różne sceny na ulicach, na których nie powinny się dziać, tak? Gdybyśmy mieli ten tor otwarty i na przykład raz w miesiącu organizowali możliwość przejazdu, oczywiście kontrolowaną, tak, zabezpieczoną, to na pewno młodzież by z tego korzystała i mniej może by było takich sytuacji, których nie chcemy w mieście, tak? Fajnie by było, by było bezpieczniej dla innych, a młodzież by mogła tą swoją energię i chęć pokazania tej swojej dynamiki jazdy pokazać na torze. Ja jestem ogromnym zwolennikiem, także ja kibicuję i chciałabym też móc się przejechać na takim torze. Czyli co, jest nas dużo, jak się okazuje. Wszyscy mamy wspólny cel. Co, ja bardzo dziękuję pani i co, do zobaczenia w przyszłym roku i jeszcze dzisiaj do 18. Oczywiście, zapraszamy wszystkich w przyszłym roku. Na pewno będzie kolejna edycja, na pewno będziemy się rozwijać i na pewno tutaj z panem będziemy współpracować. A my z panią. O, i super. Nie trzeba chyba przedstawiać. Pan Piasik, prezes Automobil Klub Suwałki. Zgadza się. Grubo gracie, tak. Jesteśmy waszymi fanami. Obserwujemy. Suwałki zaczęły żyć, tętnić motoryzacją i to chyba byście rozpoczęli tak naprawdę na poważnie, tak, tym się zajmować i to widać, tak. Nawet w ostatnim tygodniu, tak, była gruba impreza. Ja byłem osobiście, udana impreza. Ale tutaj już pochwa wystarczy dla prezesa, bo nie trzeba tego reklamować. Wszyscy widzą w mieście, co się dzieje, jest dobrze, aby tak lepiej, jeszcze lepiej było, więcej tego było, żebyście nie stracili zapału, tak? Bo nie ma tak, że ta maszyna jest smarowana, piach się sypie czasami w tryby. Dokładnie. Różnie bywa. No niestety tak jest. Czasami bywa, że jest pod górkę, mamy różne sytuacje, gdzie musimy jakoś z tego wybrnąć. Choćby to, że nie mamy jakichś takich specjalnie obiektów po to, żeby robić to częściej. Tak, mamy ten tor jest zdecydowanie za mały, ale myślę, że ta impreza, która była ostatnio, tutaj mieliśmy 43. rajd Suwalski, pokazała jak bardzo potrzebny jest w Suwałkach taki tor. Chociażby do tego, ja jestem zdania, że mamy naprawdę zróżnicowane społeczeństwo. Mamy wielu fanów piłki nożnej, fanów siatkówki, mamy fanów bodajże, nie wiem, cokolwiek, można tu szachy nadmienić, tak, cokolwiek innego, ale są też fani i miłośnicy motosportu. Motosportu szeroko rozumianego, to nie jest tylko rajdówki, to nie są tylko auta, tak, możesz to potwierdzić. Też jest szeroka liczba ludzi, którzy uwielbia karty, czy to są quady, czy to są...
działki. To są motory, tak. I taki obiekt, który tutaj mamy, oczywiście on jest malutki. Myślę, że przydałby się zdecydowanie w Suwałkach. Są plany, jest myśl na to, potrzebujemy finansowania. A to, co tutaj robimy, no te rajdy, wszystko, to wszystko jest potrzebne dla ludzi. To integruje ludzi, tak? Po prostu to wydaje mi się, że to jest jeden z elementów układanki, który powinien być i powinien tęcić, tak? Dokładnie. No, to, co już powtarzałem wielokrotnie, był taki okres w Suwałkach, gdzie nic się nie działo, tak? Było dokładnie, pasywnie od morza. To dochodziły do nas takie słuchy, jak ściganie się na ulicach, to jakieś niebezpieczne wypadki, to gdzieś ściganie się po obwodnicach i tak dalej. No chcemy tego uniknąć, tak? Jeżeli będą legalne imprezy, będzie można się pościgać, ci ludzie odejdą od tej Ale formuły. Też i dyscyplinować można w sytuacji, kiedy można ich gdzieś odesłać. No tak. No a tak. Tylko dyscyplinować to jest troszeczkę za bogato. No, wszystkie imprezy, które my mamy, odbywają się w jakichś ramach, tak? Tam ma być bezpiecznie, tam mają być ramy odnośnie prędkości i tak dalej, i tak dalej. Na ulicy tego nie ma. No kto będzie dyscyplinował? Policja będzie latała i... Tu przez chwilę tam byłeś bliżej, jak to się mówi, żłoba i tam też zasłyszałeś pewnie, bo ja słyszałem, bo bardzo się interesuje tym, że tutaj jakby te zielone światło od naszego prezydenta na to było, tak? Jest. Ja też uważam, bo żeśmy pomagali, żeby tutaj przed tymi wyborami na prezydenta, żeby on jakby mógł piastować tę funkcję po raz kolejny i żeby mógł to spełnić, jakby inaczej, zapowiedź obietnicy, tak? Budowy tego toru. A ja jeszcze chciałem dodać, bo tu cały czas powtarzam, że my nie jesteśmy winni, że akurat ten tor w tym miejscu nie może zostać ze względu na to, że dokucza mieszkańcom, co jest jakby logiczne, no bo jest w centrum osiedla, można powiedzieć, postawiać, ale też nie możemy ponieść kary za to, że nic nie zrobiliśmy. Ja uważam jako sprawę honorową, że ten tor powinien być przeniesiony w inne miejsce. Absolutnie tak. Ja też jestem tego zdania, że ten tor, umówmy się, on nie ma prawa tutaj bytu. Ten tor jest skazany na to, że wcześniej czy później zostanie zamknięty. Może ja mam nadzieję i myślę, że on nie będzie zaorany, on nie zostanie zniszczony, bo to jest ikona jednak tego miejsca. Ale jeszcze rzeczy przerwę, jemu niczego nie brakuje. Dokładnie. I dlatego myślę, że w tym stanie, w którym on teraz się znajduje i jak bardzo dbacie o niego, my dbamy, pomagamy wszyscy wam. Wszyscy razem. Tak. Może być eksploatowany, ale róbmy tutaj jakieś takie komercyjne, na ile możemy, imprezki, nie? Imprezki, na tak? ile możemy. Czy ewentualnie, tu można nawet zrobić jakiś evencik samochodami, motorami czy rowerami. Dla nas wszystkich z mieszkańców. Ale taki tor z prawdziwego zdarzenia, gdzie nie będziemy mieć konfliktu z mieszkańcami, tak? Bo tutaj I był ograniczeń taki, żadnych. Tak, był taki problem, gdzie się okazało, że było zbyt głośno. My to rozumiemy. My nie chcemy, żeby do takiego czegoś dochodziło. My nie chcemy mieć konfliktu ze społeczeństwem, które tutaj zamieszkuje. No, ale ten konflikt też nie wyniknął z naszej winy. Myśmy nic nie zrobili. Tak, tak. I dlatego też trzeba wspólnie, w porozumieniu, znaleźć odpowiednią ścieżkę i nią podążać. Oczywiście, jeżeli to będzie obłożone jakimś tam kosztem finansowym, trzeba znaleźć to finansowanie. Jeżeli to będzie musiało trwać, to będzie trwać. Zróbmy, niech to trwa 2, 3, 4 lata, ale zróbmy to tak, żeby ten tor finalnie powstał, żeby można było z niego korzystać, a jestem przekonany, że ten tor w 100% się sfinansuje, utrzymanie jego i będzie on jeszcze przynosił dochód dla miasta. Drodzy Państwo, jak widzicie, wszyscy są za. Tak, zdecydowanie. Także, drodzy Państwo, też liczymy na Was, że jak przyjdzie potrzeba, żeby nas wesprzeć tak w jakikolwiek sposób, tak, że będziecie z nami. Dowiecie się, że będzie jakieś głosowanie, czy będzie projekt obywatelski, cokolwiek innego. Tak? Na razie jeszcze nie wiemy, co to będzie. Głosujcie, my się stąd chętnie wyniesiemy, my zrobimy wszystko, aby ten tor opuścić jak najszybciej, ale też trzeba zrozumieć, że społeczeństwo motoryzacyjne jest ogromne, jest duże, jest zapotrzebowanie na to, a co za tym idzie, jeżeli te małe, ci młodzi adepci, tak? Ci młodzi, którzy dostają tylko prawo jazdy, oni będą mieć możliwość pouczenia się tego zachowania auta na takim dużym obiekcie, który miałby powstać, będzie na drogach miasta i Suwałk. Na pewno dużo bezpieczniej. Tak, jestem przekonany. Także drodzy Państwo, do miłego zobaczenia. Dziękuję ślicznie.